Siemano widzowie z tej strony zawitam w kolejnym odcinku. Dzisiaj trzy rzeczy troszkę Paryża, dzisiaj też troszeczkę pogadamy sobie o e-sporcie i pośmiejemy się z updateów CS-owych, że w Team Fortressie są updatey, które są większe po prostu ostatnim czasem, co jest. No, no jest to śmieszne, że Team Fortress, który jest martwą grą nagle dostaje dużo update'ów, a CS, który... Powinien tutaj szczytować cały czas. Tych updateów nie dostaje. szybkim wstępem jeszcze wiadomo: Skins monki, random, miał swoje skinów. Więc jeżeli widzów chcesz mnie wspierać, to link do strony jest w opisie. Jeżeli chcesz swoje skiny oczywiście wymienić. Darmowe 5$ wraz z kodem Elzart przy wymianie. Do tego tutaj przy wpłacie dostaniesz z moim kodzikiem 30% bonusu. Przy doładowaniu, przy doładowaniu 100$ dolarów darmowe 35%, przy doładowaniu 1000$ dolarów darmowe 350%. Do tego strona nie niewyczesny naklejek, przedstawicie mnóstwo przepięknych craftów. Troszkę tutaj tego jest, i do pogrania. I nie tylko, można coś posnajpić i na tym sporo zarobić, jeżeli wyjmiecie naprawdę jakieś drogie krawciki A czasami takie mogą się tutaj pojawić Dobra, przejdziemy najpierw do e-sportu swoją drogą czyli do dwóch drużyn, które nas aktualnie interesują Enz oraz tutaj Monte Monte dzisiaj, w sumie to wczoraj, jak Wy to oglądacie w sumie dla mnie też już wczoraj wygrało swój mecz z jakąś drużyną, który w sumie mało kojarzę, Space 2 do 0 i bardzo ładny tutaj rating wykręcił Hades, który miał aż 45 kg w dwóch meczu i 23 zgony, naprawdę tutaj fajnie się pokazał i miło się na takie coś patrzy, wiadomo drużyna może nie jakiegoś wyższego szczebla, ale czekaj, tutaj za to spotkanie zaraz cięższe, bo dokładnie dzisiaj, tak, tak 20:30, to jest dzisiaj tak, dokładnie dzisiaj. Od 20:30 e, mecz na Into the Bridge, więc już drużyna e, troszkę bardziej. E, według mnie rozgarniętą, chociaż tutaj widzę, że oni są teraz w rankingu daleko okej, okay, to ja ich może źle zapamiętałem, może teraz pierdolę, głupoty, pewnie tak jest ale no, zobaczymy i miejmy nadzieję, że tutaj sobie też Polacy poradzą, a jeżeli chodzi o Monte, czy o Ens to udało mi się trochę wrócić, no bo przegrali ten mecz na, na Aurorę ale wygrali potem dwa z rzędu mecze i teraz dzięki temu będą, widzę, że tutaj grali z 3D Max o to kto po prostu tutaj Tutaj zagra znów z Aurorą, więc tak naprawdę dogryweczka. E, kurczę, no 3D Max. Nie śledzę ich. Którzy oni w ogóle tutaj są w rankingu? W rankingu są 29, czyli nie, nie grają piachu. E, no zobaczymy, no trzymajmy kciuki. Może być jakieś fajne przełamanie. Też dzisiaj o 16.30, więc dzisiaj naprawdę dużo esportowo się dzieje. Polecam, jeżeli ktoś lubi oglądać. A my, dobra, już koniec tego esportu, przejdźmy. Może jeszcze przed Paryżem aktualizacji Ostatnim czasem Team Fortress 2 Tutaj dostaje aktualizację I co jest śmieszne, Te aktualizacji jest sporo Sypią tutaj naprawdę mocne aktualizacje Jak widzicie I naprawdę coś tutaj się cały czas Jak widzicie dzieje Jeżeli chodzi o CSa no, nie możemy tak to powiedzieć. No, i nie oszukujmy się, co by tu nie mówić. Jest to, jest to troszeczkę śmieszne. E, no, bo jednak te zmiany są małe. No, jedynie co do dużego, to według mnie to ten DAS dwójka. No, bo jednak to dużo zmienia pod względem tutaj e, prosceny. Więc czekamy i powiem tak. Wtorek, wtorek, środa, wtorek, automaty. I do tego wtorek jeszcze dochodzi operacja. Mówię wam, tak musi być, tak musi być. To, to, są, to są słowa, zapamiętajcie te słowa, wtorek operacja. <laughs> e, I przechodzę się do Paryża naprawdę spoko to wygląda i o dziwo co można tutaj o tym powiedzieć nie jest to taki chwilowy wzrost i spadek bo zobaczcie tego spadku jeszcze nie ma już były te wzrosty a wzrosty są kontynuowane czyli tak naprawdę no wygląda to naprawdę naprawdę przyjemnie szczególnie tutaj na legendach zobaczcie tutaj też Cały czas mamy jakąś tutaj e, ścieżkę, która idzie do góry. Naprawdę fajnie. Podoba mi się to, e, że tak to właśnie wygląda. I mam nadzieję, że tak będzie przez dłuższy okres czasu, oczywiście, widzowie. No tutaj jakieś lekkie zatrzymanie. Ok, e, ale to i tak jest naprawdę fajnie. Naprawdę fajnie. Teraz tylko czekać na tą tak zwaną hostce. E, jutro prawdopodobnie też jeszcze wleci opening. Opening Paryża i nie tylko Paryża, chyba. Zobaczymy, jak to zrobimy jeszcze. E, I co? E, trzymajmy. Kciuki, trzymajmy kciuki, że będą updatey i będą fajne oczywiście updatey. O, tu pretendenci. Kurczę pretendenci, 73 grosze. No zobaczcie, no tutaj się wszystko rozkręca. No ja teraz tylko, tylko teraz czekać. Aż tutaj też pojawią się nam jakieś wzrosty. I miejmy za to kciuki. Ty, czekaj, czy legendy nie były trochę tańsze? Czy też mi się wydaje? No tak mi się troszkę wydawało, że były troszeczkę, ale to minimalnie. Zobaczcie, no coś tutaj się dzieje, jakieś małe odbitki. Teraz jeszcze jakiś duży update i jesteśmy w domu, jesteśmy w domu. Miejmy nadzieję, że CS tego nie spierdoli i trzymajmy za to kciuki. A Wy co? To było tyle. Życzę Wam miłego dnia, Widzowie zapraszam do subskrybowania, jeżeli lubicie kontent inwestowania. Trzymajcie się, życzę jeszcze raz miłego dnia. Cześć, cześć.